Dobra, kochani, po malutkiej przerwie, oczywiście na herybatkę, kontynuujemy już podróż, no oczywiście, w legowisku. Pięknego, wspaniałego smoka. Jak to zrobimy, to ja nie mam pojęcia, ale... Ale widzę już zamek. Hamstwo! Okej. A to co to? Ledwo, ledwo. Jakaś plująca żaba? Co tu jest? Tu nic nie ma! No nie, demet. Tam nic nie ma. Może jak się zmienia? What the f... Co to jest? Ale, ale o co chodzi? O. To już jest przegięcie. Okej. Dobra, idziemy do smoka. Idziemy smoka, który jest prawdopodobnie zły. Nie wiem, czy dla nas zły. Yeah! Kryształki! Moje kryształki! Dużo kryształków. O! Ile tu jest kryształków? Jakiś teleporter jest, widzicie? Żeby się tam dostać. Okej, ojoj. Domyślam się, że tu się tak łatwo nie będzie. Dobra. A rzucaj sobie kosteczkami, ile chcesz. A ja się zabiję i tak. He! Dobra, tak na poważnie. Dobra. Lecimy sobie tędy. Przy okazji parę diabłów wykończymy. Klucze? O Jezu, jeszcze... Dobra, cztery klucze jeszcze, kochani. No dobra, to czyli ja rozumiem, że ja idę tutaj, dobra. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Dobra. Pierw załatwmy to, co jest na dole. To jest teleporter. Dobra. Jeżeli jest teleporter, to znaczy, że do kogoś nas zapro... O kurna. O shit. Muszę się schować. Okej. Luzik. Luzik, arbuzik, chociaż to... Cholera, zwaliłem. Tarczę straciłem. Okej. Znowu coś złego. Okej. Ja już się tak ładnie odbijam, o. Jeszcze ten śmiech taki głupi. No dobra, ale... Really? Myślałem się, że ta woda zabija. Dobra... Co to robi? Czekamy sobie tutaj. What the fuck? Nie, nie, nie. To się zawala. Kurwa, w lewo. Oszczędzić czas, trzeba oszczędzić czas. Nie mamy gdzie lądować, nie mamy... Houston! Mamy problem. Mamy poważny... Kuźwa problem. O, dobra. Jest. Oj, szybciej. Żeby tu się coś pojawiło, żeby się... Dobra, tam kryształki, walić kryształki. Szybko! Uch. W ostatniej chwili, ale... Luzik, arbuzik, no. Okej. Dobra. Okej. Jesteśmy na dobrym tropie.
Wszystko przez te głupie kluczyki. Tam jeszcze woda nie opadła, ja już szaleję. Dobra. Nie widzę, dokąd idę. Strzałeczka. Picha. Okej. Niech to się... O, właśnie. Opróżnij się, jak to brzmi. Opróżnij się. Cześć, żaba. Tak, poszedłem oczywiście w drugą stronę. Venom, jesteś genialny. I teraz trzeba czekać, aż się zrespawnują te o, właśnie. Okej. Nie w tą stronę, tradycyjnie. No i jest kluczyk, dobra. To była lewa, dolna strona, dobra. Tam coś jest, ale jak to? What? Poza mapą? Tak po prostu? Rozumiem, na jakiej zasadzie to polegało, bo... Okej, tam nie wiem, jak tam wejść. Tutaj jednym weszliśmy teleportem, drugim wyszliśmy, okej. Dobra, luzik. A to już mówię. Dobra, teraz idziemy do góry. Czekajcie, bo tu jest... Pewnie zniknie. Nie, dobra. Okej. Wejdziemy teraz tu. Machinacje. Cześć. No dobra, kolejny teleport. Na cholerę tyle. Mi będzie chciało zabić. Tu na pewno. What? Okej. Jeszcze raz, kawyk. No, skałka. Jest. Checkpoint. Aha. Cudownie, duchy. Jeszcze tego tylko zabrakło. Mały problem. Te duchy chcą mnie zabić. No właśnie w ten sposób. O cholera, to będzie trudne. Cholerny duch. Tam na końcu jest ten koleś. No, nie w tą stronę. Dobra. Okej. Tego tutaj. Tego tu. Temu panu. Powiedzmy dziękuję. Czego to musi być tak głęboko w wodzie? Okej, i co dalej? Fuck, jak to zrobić? Okej. Chyba się udało. Tak! Jest klucz. A ty czego chcesz? Dobra, mamy kolejny klucz. To było bardzo ciężkie jak dla mnie. No to jest na dole, zobaczcie. Jak to? Czemu to pokazuje tu? Nie rozumiem tego. Że tam trzeba było stanąć, żeby ściągnąć
Rozumiem, rozumiecie? To żeby to stanąć na górze, żeby to z dołu, co tutaj tak myślałem, że to jest w ścianie, nie? Fuj. Dobra. Dobra, lewą stronę mamy zaklepaną. O Chryste. No dobra, teraz idziemy na prawo. What? O! Zabiła mnie brama. Co to tak? Wait, co się stało? Alright! Czyli... No proszę cię! No jeszcze jeden. Zobaczcie, jak się zmienia ten smok tam. Okej, czyli pierw góra. Zdecydowałem. Dobra, hop. Tu coś ukrytego. Oczywiście, że pewnie jest, ale... No dobra, idziemy. Co tu się zmienia? O, really? Cholera. Czekajcie. No proszę cię. Aha, dobra, na prawo. Nie zmieściłem się. Jadę. Cicho. Okej, okay. Wszystko jest zgodnie z przepisami. Co ty sądzie? Się już mi mniej podoba. No, o wiele mniej. What? Jakie to? No proszę cię, jak ja tam mam skoczyć? Masz. Dobra, udało się jakoś. No. No proszę cię. Ech. Okej, jestem na górze. Co? Chyba nie cał... Yeah! Jestem na samej górze. O, shit. I to tyle? To było proste. Skrótów nie ma. Jakichś tajemniczych przejść. Jest na to tajemnicza słowa! Uwielbiam tą grę, naprawdę. Ta jej muza. Cześć, diabeł. Co masz do ocelenia, chciałem powiedzieć, no. Dobra, diabeł, proszę. O Jezu, znowu wózeczki. Coś tu podejrzanego jest za... Mówię wam, za spokojnie. Dokąd ja spadam? To ty tyle? What? No kluczyk. Ale jaja. No proszę cię, tylko tyle? To jest naprawdę niesamowite, aż zatkało mnie, no. Ej, jak to jeszcze jeden kluczyk? Jeszcze...
Ile tych kluczy? A to nie tak miało być, coś tu... No zobaczcie. Okej, okay, to się robi naprawdę dziwne. A na pewno się zapiszmy, nie? O. Co tu się działo? Ale dobra, mam wszystko. What the fuck? Dokąd to prowadzi? Ach, bo tu jeszcze jedno przejście jest. O kurde. No dobra. Wow, ile dobroci. Winda do góry. Winda na dół. Okej. Okay. O co ja tu przyszedłem? Za cholerę nie wiem. A, tu jest klucz. Dobra. Okej. Boże, ile kluczyków, jakaś mania. A tu co? Dla jednego, no dobra, no. Jo. Zwaliłem. Za bardzo się śpieszyłem i... O cholera, to nie tu. Okej, to jest tu. To jest tu. I to było... Tu. I jedziemy w dół. Diabły. Kolejne diabły. Kurde, co tu jest grane? Shit. Ty, to będzie bo... Ojoj, to będzie bardzo bolało. Aha, tu trzeba kucnąć. Okej. Nie udało się. Okej. To jest co najmniej dziwne. Przejdę! Przeszedłem. No i jest ten kluczyk dodatkowy. Dobra, zabieramy się stąd. Wypadamy stąd, wypadamy stąd. Otwieramy ten kurnadurny zameczek. Jej! Klej, nociki. Jedziemy dalej. Nie jedziemy? O, nie jedziemy. No dobra, czyli lecimy. O, kująco. Cholera. Strasznie kująco. Dobra, to jest przesada. Więcej... What? I gdzie, co teraz? Aha! Zagapiłem się gdzie indziej i ogólnie to wiecie. Ogólnie, wiecie, widzieliście, no. Dobra. Dobra. Tylko po co smoczkowi w zamku... A, wtedy nie przejdę, czyli trzeba by... Dobra, wiem już jak. Po co smoczkowi w zamku tyle rzeczy, tyle tych kolców? To ma jakiś sens. Mówicie, że się zabarykadował, cholera. Okej. I teraz pytanie. Jak to zrobić? Okej. O! To było chore. Okej. Okej, to też było szalone.
Dobra. Okej, gdzie dalej? Tu. Cholera! Dobrze, że wziąłem tą tarczę. To by nie przeszło. Czekajcie, bo... Aha, żeby to włączyć... Czyli gdzieś tu. No dobra. Wow! Włączone! Ale dużo tych kryształków było. Szefie, jedziemy! Co teraz? Wait a moment. Aha. To jest droga, co ja się tak kitraszę. Aha, tam trzeba by było się wyskoczyć jakoś dostać. Oj, oj. Chciałem się od głowy sowy odbić. Czy to już jedzie? Oczywiście, że nie jedzie. Dobra, teraz będzie jechało. Bo tam chciałem się od głowy mu odbić i wtedy by było śmiesznie, bo... Ojoj... Może by tak... Nie, nie da się, widzicie? O, o, to chciałem zrobić, dokładnie to. Czy w lewo, czy w prawo? Idziemy w lewo, bo tam jakiś... Zobaczymy, co jest w tą stronę jeszcze. Tu... Oficjalnie nic nie ma. A nieoficjalnie, to nie wiem. Podawak. Co to znaczy, że... Jakiś dead zone? O, walka z bossem! Chyba jest na mnie zły. Mamy uratować tą siostrę, tak? Jak ktoś nie wie, pierwszy filmik... O, mnie chce zabić! Już mnie zabił. Dobra, aha, czyli... Kolce! To będzie bardzo trudne wyzwanie. To będzie mega trudne wyzwanie, kochani. To będzie mega trudne wyzwanie, więc... Siadam cicho. To będzie mega trudne wyzwanie, kochani, więc postaram się skupić. Dobra, to będzie bardzo trudne wyzwanie. Shit! To jest mega trudne wyzwanie. Spokojnie, spokojnie. To jest mega trudne wyzwanie. To jest mega wyzwanie, kochani. To jest mega wyzwanie dla Venoma, bo ja nie umiem skakać. Przynajmniej nie w tej grze. Już się uderzyłem. No dobra, to jest mega... wyzwanie.
O Jezu, to jest mega wyzwanie. Okej. To jest mega wyzwanie, kochani. Dobra, to jest mega wyzwanie. Będzie bolało jak skurczybyk. O! Dobra, to jest wyzwanie, kochani. I tu się... ginie. Jedziemy, kochani. To jest wersja bossa w wersji easy. Easy, nie normal. Ze względu na to, że Venom ma, wiecie, a jakie problemy ze skakaniem? A teraz damy radę. Zobaczymy, o co mu chodzi. O, tu mamy różne ciekawe rzeczy. Mamy platformy. Wiem jedno, że w normalnym jest to o wiele trudniej. Ze względu już na to, że tutaj są znikające kamyczki, nie ma tych shieldów tu po bokach. Powinniśmy dać radę. O co tu chodzi? Co on, kurna, pluje? Jakimiś meteorytami? Dawaj, kolesia. Come on. Niektórzy się zapytają, no ale czemu easy? A no dlatego, że ja, że tak powiem, mam problemy z takimi... O, kuźwa. Okej. Okay. Co on robi? Aha, ogonem. Dobra, dobrze wiedzieć. I co mam zrobić z tym meteorytem? O, można... Fak. A, może on musi zamrozić? To czekajcie. Dostał. Dobra, kolejny shield weźmiemy. No to jest znacznie prostsze. Widziałem w internecie, jak niektórzy... No ta lawa bardzo działa dobrze na pory i w ogóle. Co to? Oj. Na tej ściance posiedzę. Spadło w dół i... Wow! Widowiskowe, nie powiem. A no, no co to? Aha. Czas na kometę. Cholera. Dostałem. Sobie zjedziemy tutaj. Okej. Okej. Dobra, zginąłem. Już wiem, co trzeba robić. Okej. Bo nie wiedziałem, co trzeba robić. Czy zionięcia jego trzeba unikać, ale musi trafić kometę tylko w innym ustawieniu, czyli... Co on robi? Czyli jeżeli my bierzemy ogniście, to... Wow, nie chciałbym być tam na dole, jak on tam wali tym ogonem. Dobra. I kometę później mu odesłać, jak on zgasi tą kometę. O, kolego! Ta kometa jest upierdliwa, bo jest dosyć szybka. Dobra. O właśnie! Nie w tą stronę, cholera.
Dostał. Że mi się też udało dostać. Tu, 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 tu. O, paluszkiem mi tu macha. O, ty panie. Co on robi? Jest znowu lawa. No dobra, niech będzie lawa. Mhm. Co to? Deszczyk. Okej. Okay. Żeby ta lawa zniknęła, tak byłbym bardzo happy. No dobra, no co dalej? To już czas, tak? Hała. Okej. Nara. Ha, wiedziałem, że tam będzie shield kolejny. O kurde. Wykorzystaliśmy wszystkie shieldy. Musiałem się po nosie podrapać. Okej, okay, no i. No ja tu ziewam, panie, zrób pan coś. Niekoniecznie o to mi chodziło. To są te takie. Ta lawa cały czas się będzie utrzymywała? Wow. No i. Boję się pomyśleć, co on wymyślił. No nic nie wymyślił, on mi po prostu kulę walnął. O. Okej. Dobra. Dostał! Juhu! Ojoj! Spadło mu się. Co jest grane? O! Dużo kamulców. Okej. Wow! Kolego, nie żyjesz. Co mnie paluszkiem po taku... Dostał! I osiągnięcie. Fury Awakening. Ćwienie? Wow. Juhu! Uratowaliśmy siostrę? Bo tak naprawdę to, co się zmienialiśmy, to była ta sama osoba, nie? Jest źle. 7 razy zginąłem, a to dlatego, że jeszcze raz musiałem przechodzić, kurczę, bo mnie wywaliło. No ale, ale jest dobra, finished. Bardzo fajnie daliśmy radę, kochani. I koniec gry! I koniec gry. Kochani, co można o tej grze powiedzieć? No na pewno ostatni boss jest cholernie, przynajmniej dla mnie, trudny, dlatego musiałem wziąć sobie na easy, zmienić, dlatego od nowa musiałem przechodzić już poza kamerą. Natomiast, da stąd te 7 śmierci tylko. Natomiast powiem wam, gra jest świetna, po prostu jest świetna, świetny sposób na te, ten design, te zmienianie się światów i tak dalej, no bardzo mi się to podoba. Fakt faktem ta gra ma już z 2 lata, no gdzieś tak będzie. Ale no naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Oczywiście dla tych, co umieją o wiele lepiej grać ode mnie, zdaję sobie sprawę. Jest wersja hardcore nawet i tak dalej gry. Ale ogólnie rzecz biorąc, no ja nie jestem dobry. Ja w takie gry gram po to, żeby się dobrze bawić, a nie po to, żeby maksować i być hop-siup do przodu, więc... A zabawa pierwszorzędna, ja wam mówię, naprawdę... tylko musiałem pożyczyć do tego pada, bo nie miałem pada. Ogólnie nie mam pada, muszę się kupić pada.
ta gra tylko i wyłącznie napada. Jak widzicie, o, mamy Dream Rush jakiś o, galeria, proszę. Odblokowaliśmy troszeczkę rzeczy. O, można sobie obejrzeć. Albo ławka, albo trumna. No, to są wszystko te kryształki, co zbieraliśmy. No, całkiem sporo, całkiem sporo. Jestem zadowolony. Ale na pewno dacie radę lepiej niż ja, więc mam nadzieję, kochani, że się wam podobało. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Do następnego. Hejka!